Moi drodzy, nie sądziłem, że dożyję kiedyś takich czasów, że będę modlił się o jakiś dramat. I mam nadzieję, że dzisiaj te klocki będą mocno dramatowe. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale z dość nietypową firmą Frog Baby, czyli dziecko żaby, nie mylić z Baby Yoda, absolutnie co to nie. Baby Yodę możecie zobaczyć chociażby na moim bazowym kanale, ale nie tutaj, a z Lego tak tutaj nie, chociaż tutaj też być może tak. Czemu mam, moi drodzy, wielkie nadzieje, że to będzie dramat, że to będzie dramatyczne? Ponieważ ostatnimi czasy mam wrażenie, jest zbyt dobrze na tym kanale, zbyt dobrze. Ostatnio dzisiaj patrzyłem kilka recenzji, Playtime'y, klocki biedronkowe, ostatnio były nawet klocki z trefla cegły, dosłownie zamek też całkiem ok. Mam nadzieję, że wszystkie z tych filmików widzieliście, szczególnie ten ostatni, bo to jest nielicha rewolucja. Tu ja wiem, że rewolucji raczej nie będzie, ale sprawdzimy, moi drodzy, 8 zł do tego cena, więc nie jest jakaś mała. Dwie nogawki inne, no prawie jakby dwie skarpetki ubrał, no cały ciekawy torsik, on mnie tu skusił, no i moi drodzy, zobaczymy, jak to się tutaj będzie prezentowało. Baby Frog u mnie pierwszy raz na kanale, mamy jakoby numer niby nadany, że niby tutaj wszystko jest numerowane i ja już wiem raczej, jaką to ma jakość. Ja się raczej tu spodziewam przeciętności dużej i niczego innego, moi drodzy, no bo to ja ten profil chyba trochę znam. Brak instrukcji, co jak wiecie, dla mnie jest oczywistym bólem, no bo gdy za 10 lat będę sobie chciał to złożyć, to jak ja to zrobię bez instrukcji? No nie wiem. Czy będę chciał to złożyć, to się okaże lada sekunda. Byłby prawdziwy dramat, gdyby się okazały one dobrymi klockami, bo tak jak mówię, dziś oczekuję czegoś naprawdę słabego. Dziś oczekuję to, czym ten kanał powinien stać, czyli przeciętności. Co tu widzimy? No tutaj spójrzcie, moi drodzy, ułamany klocek. Jest, jest dobrze na starcie. No tak się jeszcze nie spotkałem, moi drodzy. Żeby było ciekawiej, on jest ułamany w fabryce, nawet nie w opakowaniu i nawet nikt się tu nie pokwapił, by tutaj jakąś kontrolę jakości przeprowadzić i go wymienić, czy cokolwiek. Widzicie, widzicie, tu, że jest urwany, moi drodzy. Tutaj nic, też jakieś pobrudzone, przyniszczone, nawet bym powiedział, to nie jest brud, to jest przeharatanie. Super się zaczyna, super, super. Pomimo tego, że instrukcja tłumaczy nam, że figurkę będziemy składali w taki sposób, no to nas kłamie, bo nogi już są złożone. No co za bezczelne kłamstwo na starcie. Jak chodzą nogi? To jest typ nóg typu wychodzące, z typu 100 razy ruszysz i same wypadają z siebie. No i jest torsik, na który czekałem najbardziej i powiem wam szczerze, torsik wygląda ok. Główka też niczego sobie. Jest mikroplusik. Ta żółć jest ciut bardziej żółta niż Lego. Taka bardziej chamska, bym powiedział. Bardziej, no mniej subtelna, po prostu taki chamski żółty, ale nie jakoś, że mi przeszkadza. Przeszkadzałby mi, gdyby był w takim kolorze, bo to jest chamski podróbkowy, a ten jest akceptowalny. I powiem wam szczerze, że nadruki wyglądają naprawdę, naprawdę ładnie, a główka to już w ogóle, ale torsik też. Na kamerze może wyglądać trochę gorzej niż w oczach, ale naprawdę jestem tutaj pozytywnie zaskoczony. Wkładamy ręce i zobaczymy, jak się sprawują jeszcze jego, wiecie, członki, bo nie chwalmy tutaj dnia przed złożeniem kloca, prawda? Jak się sprawują ręce, zaraz się, moi drodzy, okaże. Jakie on ma brońki, on ma tu kija, on ma włosy i nie wiem właśnie, po co jest ten żółty klocek, którego przed chwilą w ręku trzymałem. A, nie mam bladego pojęcia. Jeszcze próbuję zerknąć na tutaj, ale nic kompletnie. Aha, że stoi jak na brońkę, okej. Okay. No to wygląda troszkę inaczej, no ale dobra, powiedzmy, to jest to jak na brońkę, przyczepiamy to, przyczepiło się, on ma jeszcze włoski, moi drodzy, dobra, włoski przyczepione i uwaga, test. Nogi, tak jak mówiłem, chodzą zbyt lekko i to jest, no, niby typ nóg, które same odpadną, ale jednak nie odpadają, więc kurde, no, chyba źle powiedziałem, ale widzicie, no, w sensie jak minimalnie lecej pociągniemy, to wypadają, więc już troszkę gorzej. Ręce chodzą minimalnie, ale to nie, no, ta chodzi ciężej, ta chodzi ciężko, ale ta chodzi ciężej. Dłonie zbyt lekko, tradycja wśród podróbek już chyba taka jest, nie, że z tymi dłońmi zawsze coś nie tak, zawsze chodzą zbyt lekko. Mamy jeszcze brońkę, której mógłbym od Lego nie odróżnić, gdyż odlew jest bardzo podobny, a i kolor praktycznie nierozróżniarny od Lego. Bo na przykład w czarnym się kapnę, że to nie jest ten czarny, to widać. W szarym też mógłbym się nie kapnąć, ale spójrzcie, jak to czarne jest nie do końca dobrze odlane. W sensie tu takie mamy wystające paprochy. Ma on taką brońkę, spójrzmy, jak ona w nim leży mu w ręku. No całkiem okej. Ciut, mówię, zbyt łatwo ta dłoń chodzi, przez to ta brońka też tak lata, jakby po prostu była jakaś nieogarnięta. Mamy tutaj również kuszę. Kusza w miarę spoko, od Lego bym ją odróżnił od razu, gdyż po prostu ma zupełnie inny odcień szarości. Co ciekawe, ten odcień szarości albo mi się wydaje, albo jest inny, nie, chyba
chyba taki sam jak tego patyczka, przy czym przy patyczku nie widzę tej różnicy odległo, a w kuszy widzę ją od razu. Ta dłoń, ręka chodzi ciężej, a dłoń lżej, więc ta kusza w ogóle tutaj lata jak szalona. Lata jak szalona. I generalnie, moi drodzy, no liczyłem dzisiaj na dramat. Liczyłem dzisiaj na dramat, a powiem wam szczerze, dramatu nie ma. Nie ma też dobrze, oczywiście. Ładne nadruki, to jest na pewno to, co dostajemy od firmy Baby Frog. Główka również niczego sobie, nie mogę się przyczepić absolutnie, żeby tu, wiecie, coś wyszło, żeby kolory były nieodpowiednie i tak dalej. Przyczepię się natomiast jakości samych klocków, ponieważ no ręce chodzą troszkę nie tak jak powinny, zbyt lekko, dłonie chodzą, w sensie dłonie zbyt lekko, ręce zbyt ciężko, nogi zbyt lekko, klasyka podróbnictwa, można by rzec. Nie wspominam o tej płytce, fajnie było przetestować by inne, większe chociażby zestawy z tej serii, z tej firmy bardziej, a z tej serii też Ninja, po prostu by zobaczyć jak wyglądają klocki, ponieważ bardzo martwi mnie tutaj to ułamanie i ja nie wiem, czy to jest jednorazowy wybryk, czy może zdarza się częściej. Jeżeli ktoś z was miał Baby Frogi i miał podobny przypadek, będę wam wdzięczny za komentarz. I tak jak mówię, generalnie miał być dramat, oczekiwałem bardziej dramatu, bo nie miał być, po prostu nie znałem tej firmy wcześniej. Oczekiwałem dramatu, żeby ten content znów trochę spadł poniżej poziomu, tak jak na tym kanale powinien być, a nie spadł, bo myślę, że śmiało mimo wszystko tym figurkom mogę dać skali podróbkowej 6 na 10. Ładnie wygląda, jeżeli stoi na półce i za sam wygląd jestem w stanie mu nawet dać koło 8, mocnej 8, jak nie nawet 9, no nawet 9, natomiast niestety druzgocące jest to tu ułamanie i lekkie, zbyt lekkie chodzenie kończyn, nieodpowiednie chodzenie kończyn, które znowu daje ocenę 4, więc gdzieś ta średnia 6 plus może się utrzymać. Jeżeli macie mega parcie, no to moi drodzy zapraszam, natomiast też zapraszam do kupna, w sensie nie umiecie, ale wiecie, natomiast też jednak cena 8 zł jest ciut duża, więc radziłbym wam się rozglądać za ceną mniejszą, wtedy będzie bardziej warto, bo ta 8 jest jeszcze powinna znowu punkcik, a przynajmniej ten plusik ściąć na równi, pozostawiając ocenę 6-0, co i tak jest powyżej średniej, więc nie jest źle. No cóż, moi drodzy, dzisiaj nie ma dramatu i w następnym odcinku chyba też nie będzie, bo znów będą dobre klocki, więc koniecznie zostawcie subskrypcję, by też kolejnego odcinka nie przegapić, a dzisiaj wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek, no i mam nadzieję, że wkrótce będziemy się widzieli w kolejnym odcineczku. Baaa!